roszczenia po sąsiedzku obiekt. Ponadto pan prezydent zawsze potrafił uszanować i docenić to, że harmonia działała zawsze dla miasta, dla jego obywateli i dla regionu. Posuwając się nawet do bycia ambasadorem Wejherowa na różnych zakątkach kraju i poza jego granicami. Panie prezydencie, proszę przyjąć od nas zasłużone podziękowania za postawę mądrą, świadomą, jakże sprawiedliwą, a także za okazywaną nam niezmiennie życzliwość. Proszę Państwa, moja współpraca z Harmonią zaczęła się przeszło 20 lat temu, gdy jeszcze studiowałem dyrygenturę. Mogę nawet śmiało powiedzieć, że wspólnie wychowywaliśmy się przez te lata i nawzajem kształtowaliśmy swoje osobowości. Na wzór prawdziwej rodziny w Harmonii bywało wesoło, komicznie, czasem dramatycznie. Niemniej jednak atmosfera zespołu nigdy nie ograniczała się jedynie do sfery muzycznej. Każdy druh w osobistej potrzebie mógł zawsze liczyć na wysłuchanie, na dobrą radę i możliwą pomoc obejmującą wszelkie sfery życiowe. Harmonia przez te moje przeszło 20 lat posmakowała wielu niestandardowych dla poważnego męskiego chóru form działalności. Od tradycyjnych czterogłosowych utworów, poprzez i te biesiadne, aż do kabaretowych. Panowie dali się nawet namówić na role aktorskie, realizując chociażby bajkę o zboju czarlińskim w formie komedii dell'arte. Wzrusza mnie, gdy patrzę na te elitarne postacie, tutaj, na te elitarne postacie, które całe swoje życie związały z tym zespołem, gdyż śpiewanie w harmonii, a tym samym uczestniczenie w całym szeregu wydarzeń artystycznych stało się dla nich tlenem, koniecznym do życia. Są wśród nich i tacy, których przyjmowałem szeregi chóru i dane mi było patrzeć, jak ich osobowości ewoluują, jak stają się artystami, których egzystencja nie ogranicza się już do, no właśnie, do egzystencji, a zamiast tego widziałem, jak wzbijają się przestworza nieznanych dla innych emocji, odczuć, barw i daje mi to nieoczekiwany poziom zadowolenia i satysfakcji. Panowie, jesteście godni, by kłaniać wam się nisko. Kolejne słowa wdzięczności kieruję do starostwa, które na czele z panią starostą Gabrielą Lizius również zawsze w miarę sił i środków potrafiło docenić zaangażowanie i społeczną rolę harmonii. Dzięki mecenatowi i władz miejskich i powiatowych harmonia mogła realizować swoje zamierzenia. Panowie, ze wzruszeniem wspominam nasze wanogi, wycieczki, trasy koncertowe, które przecież nie mogłyby się ziścić, gdyby nie mądre i roztropne decyzje władz lokalnych. Niech Państwa nie zmyli wiek harmonii. Nie wierzcie nawet oczom, które widzą panów w średnim wieku, gdyż potrafili zmęczyć młodego dyrygenta wówczas na górskich szlakach. Po prostu dochodzili gdzieś, w jakieś miejsce, ustawiali się i chcieli śpiewać. Na próżno próbuję tu ubrać w słowa istotę fenomenu chóru Harmonia, który różni się od innych zespołów tak bardzo, że aż nie potrafię tego wyartykułować. Chciałbym jednak choć naszkicować istotę bycia harmonistą. Otóż jest tak. Godzina 17, w domu zlew pełen naczyń po obiedzie, wyczuwalne napięcie, kto pozmywa. Harmonista wstaje, bierze pod pachę teczkę z nutami i idzie na próbę. Nic w tym dziwnego, jest przecież artystą i w tym momencie obce mu są tak przyziemne sprawy. I w tym momencie należy przywołać i wyróżnić tych, którzy stanowią prawdziwe zaplecze harmonii. To ich rodziny. Cierpliwe, nieraz pobłażliwe, pogodzone z drugą miłością swoich mężów i robiące wszystko, by sprawy rodzinne dawały się pogodzić z planami zespołu. Uważam, że to odpowiedni moment, byśmy wszyscy wstali i gromkimi brawami nagrodzili nasze rodziny, które powinny dzisiaj świętować na równi z obecnymi na scenie harmonistami.